Witam Was tutaj, cześć, Czemu Zanusz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Stacja Legionowo, na którą właśnie lecimy i całe park and ride tutaj w okolicy. No i oczywiście z węzłem przesiadkowym tutaj do autobusów, głównie linii lokalnych, czyli do Elek. Ale to, co nas bardziej interesuje w dzisiejszym odcinku, to jest tunel, który powstaje właśnie pod tą linią kolejową, która, jak widzicie, tutaj dosyć jest obszerna, jeżeli chodzi o torowisko i liczbę torów. Natomiast było tutaj jeszcze niedawno, mniej więcej na wprost, przejazd kolejowy ulicy Polnej i Kwiatowej. Teraz już go nie ma i powstaje tunel, ale więcej na ten temat opowie, jak zawsze, prosto z miejsca wydarzeń, Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj w Legionowie przy starym przejeździe kolejowym. Aktualnie trwają tutaj prace nad tunelem, który będzie przebiegał pod torami. Sam tunel będzie miał 151 metrów długości. Znajdą się w nim dwa pasy ruchu oraz trasa pieszo-rowerowa. Na powierzchni dojazd do posesji jest utrudniony, a sama powierzchnia jest dość mocno rozkopana. Planowane zakończenie inwestycji to pierwszy kwartał 2023 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej wygląda w dużym skrócie, więc jeżeli Was już dalej nie interesuje film, to możecie wyłączyć. Oczywiście żartuję. Natomiast tak, ciekawostki, o których tutaj powiedział, no to oczywiście cały koszt tutaj to jest mniej więcej 32 miliony złotych, z czego to jest mniej więcej tam po połowie finansowane przez PKP i przez Legionowo tutaj. No i też jest to tam współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tu możecie mniej więcej zobaczyć przekrój, przelot właściwie dookoła całego tego tunelu, co warto podkreślić, pomijając to, iż powstanie właśnie to rondo, o którym Sykut powiedział, to tutaj będą też drogi dojazdowe do pozostałych budynków, które będą po bokach całego tunelu, bo trzeba brać pod uwagę to, że no jednak mimo wszystko jest to dosyć gęstym, zabudowanym terenie, jeżeli chodzi o małą przestrzeń dla tego tunelu, więc też do wszystkich budynków, które się znajdują obok tunelu, będzie trzeba poprowadzić specjalną drogę, tak aby można było dojechać do swoich posesji. No teraz jest to dosyć mocno utrudnione. Co do szerokości, sam tunel będzie mieć długość 151 metrów, 13 metrów szerokości, no i będzie mieć 6 metrów, jeżeli chodzi o pasy ruchu, czyli dwa pasy ruchu, no i 3 metry dla trasy pieszo-rowerowej. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o zakończenie inwestycji, no to jest pierwszy kwartał 2023 roku. No i trzeba podkreślić, że ta inwestycja jest tutaj mimo wszystko potrzebna. Dosyć tutaj duży ruch odbywał się wcześniej, tak od cyklu to trochę więcej wiem. Bo tutaj dosyć często kiedyś się przemieszczał i zawsze były tutaj wieczne korki właśnie przez ten dosyć duży przejazd kolejowy, no bo widzicie, tu jest torów. No i dzięki temu, że jest tutaj realizowany ten tunel, no to wszystko pojedzie grzecznie dołem, bez zatrzymywania, bezpiecznie oczywiście, no i najważniejsze, szybciej. Co do samego tunelu, no to już właściwie pod większością torowiska jest zrobione, pod 4 torami już jest zrealizowany tunel, pod 2 z nich, które aktualnie są rozebrane, są robione aktualnie prace przy betonowaniu stropu, tak by wszystko tutaj mogło być zabezpieczone. A pozostały, ostatni, 5 tor jeszcze nie został rozebrany i pod nim jeszcze nie został zrealizowany tunel. Tu mamy wlot bezpośrednio od strony zachodniej, z tej strony, czyli od ulicy właśnie Polnej. No i możecie mniej więcej zobaczyć. Domyślam się, że tutaj część autobusów linii lokalnych będzie jeździć, no bo jednak to dosyć ważne połączenie tutaj, blisko z dojazdem do stacji w Legionowie. No, Pendolino akurat. No i tutaj macie dokładny przekrój, który widzicie właśnie, ten ciąg pieszo-rowerowy, jak i również sam tunel. No i sam tunel, jak widzicie, pod tymi wszystkimi torami, które teraz widzicie, jest już zrealizowany, a pod tym ostatnim właśnie trwają prace, czyli jak widzicie, ostatni tor już jest rozebrany, czyli trochę inaczej niż powiedziałem przed chwilą, ostatni tor jest już rozebrany, a pozostały stop na dole jest już zabetonowany. Także naprawdę całkiem nieźle im to idzie. Tutaj oczywiście wszystkie ściany szczelinowe, jeżeli chodzi o wylot, mniej więcej są już gotowe. W tymże miejscu jest park, który możecie mniej więcej zobaczyć, jak on właśnie wygląda. W bardzo bliskim sąsiedztwie. Też tam przystanki są obok, nieczynne dla linii lokalnych. No i tutaj mniej więcej w tym miejscu będzie się znajdować nowe rondo z dojazdami do wszystkich właśnie tych ulic bocznych, które tutaj wyjeżdżało się.
czyli właśnie do ulicy Kwiatowej i Przemysłowej. Handlowa ulica będzie trochę inaczej poprowadzona, też będzie miała wjazd na Rondo, ale od nieco innej strony niż się spodziewamy, bo ulica Handlowa będzie przejrzeć nad tunelem w dosyć ciekawy sposób. Tu mamy właśnie, teraz na wprost patrzymy w ulicę Przemysłową, ten krótki koniec. I tutaj jak widzicie jest wjazd do posesji tego budynku z czarnym dachem i do obok niego właśnie będzie bardzo blisko jechać przedłużenie ulicy Handlowej z dojazdami właśnie do tych wszystkich posesji naokoło całego wlotu do tunelu od tej strony, aby właśnie ten dojazd do posesji i ciąg komunikacyjny tutaj pozostał utrzymany. Także tak to wygląda. Sam park, o którym mówiłem, to jest plac Tadeusza Kościuszki, dokładniej. No i jeszcze zobaczmy sobie trochę bardziej z bliska, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą inwestycję. Spokojnie, jeśli się zastanawiacie, czy latam tak podczas placu budowy, kiedy tu wszystko się rusza. Nie, ja zazwyczaj w weekendy latam. I to są zdjęcia z niedzieli, więc jak widzicie, ruchu tutaj nie ma. Właściwie tu nikogo nie było, widziałem parę razy dzieci, pełne rodziny chodzące tutaj, oglądające sobie plac budowy z bliska, pod rusztowaniami i w innych niebezpiecznych miejscach. Ale no, doskonale wiem, jak to jest, kiedy ma się taki plac budowy obok siebie. No i tutaj właśnie jest ten ostatni element, który będzie realizowany, czyli tutaj będzie i przejazd drogowy właśnie ulicy Handlowej, jak i również tutaj przejazd ostatniego toru piątego, bo pozostałe cztery już tutaj właśnie są zrealizowane. Jak tutaj widzicie, ruch się już odbywa. Ogólnie przez cały proces budowania tego tunelu, co ważne, ruch pociągów został całkowicie pozostawiony do użytku i to jest według mnie bardzo duża zaleta, no bo nie było większych opóźnień, no i bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o sam ruch, to się odbywało, więc mieszkańcy, którzy jedą z dalejszych rejonów, czy też z innych miejsc, nie miały tutaj utrudnień. Tutaj trochę prześwietliłem, nie bez powodu, byście mogli zobaczyć, jak to wyglądało na dole, no bo oczywiście nie wlecę tam bezpośrednio na dół, no ale możecie zobaczyć, że faktycznie ten tunel jest już tam, tylko jest ciemno, no bo właśnie nie ma żadnych prac realizowanych i to wszystko jest tutaj już realizowane również na dole. No i tutaj z tej strony też będzie oczywiście objazd dookoła całego wjazdu i wlotu, jak i również ulica Wąska i Platynowa będzie miała przejazd bezpośrednio w ciągu właśnie linii kolejowej, tak aby przejechać nad jeszcze tunelem. To zaraz zresztą zobaczycie. Tu mamy skrzyżowanie ulicy Wrzosowej i Polnej. No i właśnie ulica Polna tutaj będzie wyjeżdżać na dół do tego tunelu. Tu będzie lekki dozjazd mniej więcej właśnie w tym miejscu, gdzie jest postrzeżenie tego białego elementu. No i mamy już zjazd bezpośrednio od ścieżka dowodowa, pieszo-dowodowa, jak i również ulica. No i dwie jezdnie serwisowe, dojazdowe bardziej będą tutaj. Mamy dzisiaj już właśnie wiadukt, ten drogowy, o którym mówiłem, który będzie właśnie przejazdem nad całą infrastrukturą tunelu na dole. No i tutaj z drugiej strony też widzimy mniej więcej zarys, gdzie będzie ten tunel dalej jechać, jak i również ta ulica nowa, która będzie się tutaj przeciągać w tymże rejonie. Z tego co widzę, tutaj w okolicy jest pozostawione przejście dla pieszych, którego niestety nie nagrałem tutaj zbytnio, ale to tylko oznacza, że piesi nie mają utrudnienia, jeżeli chodzi o to miejsce. No, gorzej oczywiście ze wszystkimi pozostałymi osobami, które na przykład poruszają się samochodami. No i tu oczywiście będzie się znajdować te całe rondo. Jak widzicie, aktualnie jest tutaj jeden wielki plac budowy. Ale teraz już czas na ciekawostkę. W przyszłości za mną znajdzie się rondo. Park, który jest tutaj obok, musiał zostać zmniejszony właśnie na rzecz tego ronda. Dojazd do posesji odbywa się przez plac budowy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i to by było na tyle właściwie z tego materiału. Mniej więcej wam już wyczerpałem ten materiał i ten temat na temat tej przebudowy. Najprawdopodobniej na temat tego tunelu będą się pojawiać filmy tak raz na dwa miesiące. Lub jeszcze rzadziej, no bo tutaj dużo się nie dzieje, mimo wszystko, ale na pewno jestem ciekawy, że część osób z Legionowa zainteresuje taki film, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, jaki jest postęp prac i jak to wszystko wygląda oczywiście z powietrza. Tak to wygląda, tam dalej jest oczywiście no, znany obiekt, czyli bezpieczeństwo wojskowe, czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj spokojnie lecąc sobie właśnie nad stacją, którą właśnie w tym miejscu widzicie, czyli Legionowo. Też ciekawa stacja, bo pociągi dalekobieżne tu się zatrzymują, jadące bezpośrednio właśnie na przykład nad morze. Ale do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
gdzie jeszcze trochę będzie mazowieckich inwestycji z tychże właśnie miejsc i może Was to zainteresować, bo będziemy w Zegrzu i w Niepotęcie już w najbliższym czasie. Do zobaczenia. Cześć!